Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Mirosław Okniński na gali w Fame 13. Trenerze... Ranger z Radomia, wjeżdżam, rozjeżdżam, Ranger z Radomia, Rad Motors. No ewidentnie nowa reklama, więc też trzeba chwilę, musi potrwać, aż będzie można już płynnie reklamować. No wiadomo. Trenerze, to zanim przejdę do samej walki, bo tą walkę na pewno podsumujemy, chciałbym zapytać o przygotowania Amadeusza Ferrariego oraz o tą nieszczęsną kontuzję. Jak ona wyglądała z punktu widzenia trenera? No wiesz, no, trenował gdzieś z półtorej miesiąca. Jak na niego to się przekładał, no ale przed walką doznał kontuzji i nie przychodził 10 dni i nie zbijał wagi. I stwierdził, że nie będzie walczył, ja wiedziałem, że nie walczy. No i jakby nie zbijał wagi, się zapuścił. Przez te 10 dni nie robił nic, nie ruszał się. No i tak wyszło, jak wyszło, no nie? Ale ja powiem w ten sposób, że ogólnie to jak na jego przygotowania, to i tak chyba najlepsze. Mhm. A ta kontuzja stała się na sparingach? Tak, on kopnął, źle stanął, trener widział tą samą kontuzję? No, noga chyba mu się podwinęła podczas zapasów, wiesz? Okej. Okay. No, ale no, zadzwonił, że ma kontuzję, ja mówię, jak masz kontuzję, to nie walcz. No i tak było, nie? Czy telefon, który był wykonany do trenera na konferencji na tydzień przed samą galą, był konsultowany, czy to było spontaniczne? Nikt nie konsultował, ja byłem wtedy na polowaniu, akurat strzeliłem dwa lisy i byłem podczas polowania i zajmowałem się zupełnie czymś innym. Ktoś zadzwonił, chciałem powiedzieć, dobra, nie mam czasu, ale mówią, dobra, konferencja, no to odebrałem. Zastanawiam się, czy to była wasza wspólna decyzja, jeżeli chodzi o odwołanie tej walki, czy Amadeusz konsultował to z trenerem? On dzwonił do mnie, że ma kontuzję. Ja mówię, kontuzja, to nie walczymy. No i nie walczymy, on przez 10 dni nic nie robił, a później nagle się obudził, że ten nie zbija uwagi, nie trenował i tak wyszło. Dobrze. Panie Wiesławie, chciałbym skomentować walkę Amadeusza Ferrariego. Ale walka się odbyła i czy te zasady, które zostały ustalone, były dobrym rozwiązaniem? Zasady były wyśmienite dla Ferrariego. To, że on tego nie wykorzystał, to wynika po prostu z tego, że moim zdaniem zabrakło tego właśnie, jakby nie miał tej kontuzji i by zbił wagę, to by był szybszy i by był lotniejszy na nogach, a tak to stał jak słup i po prostu zmęczył się machaniem, chociaż to mogło pomóc niby w sile ciosu, ale te machanie rękami go zmęczyło, nie? A ja tam go nie tłumaczę, po prostu jeżeli on będzie trenował, to uważam, że może spokojnie wygrywać, ale musi trenować systematycznie. Czy Adrian Polak zaskoczył trenera czymś? Nie, niczym. Niczym. Adrian Polak mi niczym nie zaskoczył. Ja wiedziałem, że on jest systematyczny, że trenuje i jego można było przełamać, jakby Ferrari pchał się na niego, a nie się cofał. No i ogólnie dla mnie to pierwsza runda dla Ferrariego, druga dla Polaka, trzecia znowu dla Ferrariego, ale to były takie równe te rundy były, więc to... Właśnie chciałem zapytać, jak trener oceniał ten pojedynek, czy był... Ja nie powiem, no była równa walka, tak, równa walka i mógł ją wydać według sędziów Polański i ja nie mam z tym problemu. Czy teraz rewanż na kolejnej gali? Tak, ma być rewanż i bez limitu czasu. Czyli wracamy do tych zasad, które były wcześniej ustalone. Tak, tak, tak. Okej, okay. Dobrze, to przejdę jeszcze do... za chwilkę już ogłoszono, że 14 maja będzie Fame 14. Zastanawiam się, czy Daniel Majewski, czyli zawodnik, który jest również w stajni Akademii Walki Wilanów, czy już jest gotowy na ten termin i czy jest szansa, że zobaczymy go? A ja nie wiem jeszcze, kiedy on walczy i jak to będzie wyglądać, także na razie trenuję. A jak wygląda jego progres? Bo w zasadzie można powiedzieć, że od samych podstaw... Na razie trenuję dwa miesiące, przychodzi, jest systematyczny bardzo. Pozdrawiam
Daniel jest pracowity, systematyczny, ale wiesz, to są 2 miesiące, potrzeba trochę czasu, żeby potrenował dłużej. No. Okej, okay, kiedy zobaczymy Pawła Trypsona w takim razie? A czy słyszał trener o nowej organizacji, której Paweł jest twarzą? Słyszałem. I czy jacyś zawodnicy Akademii Sportu Walki Wilanów będą w tej organizacji walczyć? Nie mówiliśmy o tym. Okej, okay, trenerze, zastanawiam się, czy trenera jeszcze interesują tu pojedynki, czy trener tylko przychodzi na robotę i wraca do domu? Czy wiesz, to są pojedynki lekko półśmieszne, na zasadzie, że to robią amatorzy, którzy dostają pieniądze super zawodowców, no nie? Ale dostają nie za umiejętność walki, tylko dostają za fame. I ja to rozumiem, ja się tam już po prostu zaakceptowałem to, ale ja mnie te walki nie fascynują zupełnie, ale młodzież fascynują, więc to z jednej strony jakby powiedzieć mnie jako człowieka, który zajmuje się sportem, z jednej strony to, co się dzieje w klatce, nie jest dla mnie jakieś takie mega ciekawe, ale ta cała otoczka i produkcja gali i w ogóle jakby podejście organizatorów, to jest mega profesjonalne. Okej, to na koniec jeszcze, trenerze, zapytam o zawodnika Fame MMA, który w pana opinii jest w stanie zawalczyć z jakimś zawodowcem na zawodowej gali, może z profesjonalnym fighterem. Nie wiem, no tak bym nie wnikał. Znaczy ja nie oglądam freak fighterów pod kątem zawodowstwa, no nie? No bo jakbyś mnie zapytał o moich zawodników, to może bym ci mógł odpowiedzieć, no nie? Uważam, że Ferrari jakby trenował solidnie, mógłby być zawodowcem. No trener sam tak powiedział w którymś wywiadzie, że znokautował jakiegoś młodego prospekta, więc... Znokautował i to było tak, że po prostu wjechał w zawodnika i trafił go i tamten pozjechał po ścianie i tak było i to była prawda. No, dzisiaj się tego nie udało, ale moim zdaniem zabrakło pewności siebie, takiej jakby... moim zdaniem on dzisiaj przez to, że nie zrobił tej wagi, było ciężały, no nie? Trenerze, bardzo dziękuję za wywiad, no i czekamy na kolejne pojedynki trenera zawodników. Dziękuję.